proszę bardzo, adios, motherfucker. Stary, co ty robisz? Uspokój się, Irek. Debile! Uspokój się, człowieku! Co się stało? Patrz. I teraz wiem, że to jest dziewczyna, z którą chcę spędzić resztę życia. Dobrze, no szczęśliwi razem. Seba wyszedł, nie rozumiem. Chłopie, ja się przespałem z Elką od Sebu. Co? Tak. Jak było? Że się pytasz, jak było, no po prostu jestem... Debilem jestem, no! Uspokój się, człowieku, powiedz mi, jak do tego doszło od początku? Nawaleni, żeśmy wrócili do domu. Aha. Ja jej chciałem pomóc, bo ona była pijana, krzywdę by sobie zrobić. Dobrze. Ściągnąłem jej butki, zaczęłam płakać, ja ją chciałem pocieszyć, wiesz, bo biedna Ela. I położyliśmy się obok, ja zacząłem ją głaskać, pocieszać i rano budziłem. Czy pamiętasz, żeby faktycznie do tego doszło? Kojarzysz coś? Mówiłem Kasprowi i Zuzce, że nic nie było. A ja mam w głowie, że było. Ja mam slajdy po prostu, ja, jak z horroru, jak bez gumki jeszcze. W tym momencie, jak to musieli sobie najlepszy moment na to, żeby do tego doszło. Świetnie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, ty robisz. Szkoda sobie, ja pierdzie. Nie możesz się dowiedzieć. Stary, uspokój się. Ja?